Iza, czy istnieje balans między życiem a pracą? Czy w ogóle jest możliwa taka koncepcja? Ja myślę, że jest. Można to osiągnąć, ale trzeba sobie poustawiać klocki w głowie. Wydaje mi się, że to jest. Generalnie, że to jest trudne. I tak jak ja, oczywiście ja i pełno moich koleżanek chcę się spełnić w każdej z ról i być super przedsiębiorcą, i być super matką, i być super koleżanką, przyjaciółką, siostrą. Czyli balans polega na tym, żeby być super w wszystkich rolach? No właśnie, jak chcemy być super, to wtedy tego we wszystkim, no to się nie da tego zrobić. I to, co mi przychodzi do głowy, no to tylko jakby wybranie sobie albo ograniczenie sobie ról, albo wybranie sobie tych, których się chce być dobrym, wystarczająco dobrym, tak, a nie super, tak. Czyli co, czyli tajemnica balansu polega na tym, między życiem a pracą, żeby sobie wybrać te role, w których chcę być bardzo dobry, a pozostałe odpuścić? Czy być dostatecznym, czy... No właśnie, to zależy, bo czasami można odpuścić. Ja w którymś momencie, jak zaczynałam pracę, no to... No, nie powiem, że miałam bardzo czysto w domu na przykład. Dzieci były najedzone, ale nie wiem, zawsze sprzątnięte nie było, tak? Chociaż miałam w głowie, że jak to moja mama przecież tyle lat pracowała, miała duży dom, posprzątane zawsze, ciasto upieczone i tak dalej, a ja tutaj, kurczę, pracuję i nie daję rady. No ale też jakaś tam pani psycholog mi powiedziała, no tak, ale sobie pomyśl, jak to było. Twoja mama po prostu szła do pracy, wracała, ogarniała dzieci, dom, sprzątała, ale już nie miała firmy, tak? A ty masz wszystko to, co miała twoja mama i plus jeszcze masz masz firmę, którą musisz tam ogarnąć wtedy, kiedy dzieciaki są w szkole czy tam w przedszkolu. Więc rzeczywiście to było no takie otwierające, że no tak, no przecież... No nie muszę się zażynać, a tak naprawdę jak będą, nie wiem, chwilę poleżą brudne naczynia w zlewie, czy gdzieś nie będzie sprzątnięta podłoga, no to nie jest to takie blokujące, tak? Nikt od tego nie umrze. Jasne. Ja w tej chwili słucham audiobooka biografii Jeffa Bezosa, czyli założyciela Amazona. I tam biograf mówi, że na takim jednym ze spotkań, to nazywają jakiś tak town hall meeting, czyli takie duże spotkanie, gdzie pracownicy sobie siedzą i mogą zadać każde pytanie prezesowi. I jedna z pracownic zadała Bezosowi pytanie, mówi: panie prezesie, ale kiedy wreszcie w naszej firmie będzie doprowadzone do tego, żeby był balans między naszym życiem a pracą? No i on powiedział, mówi, no nie istnieje coś takiego jak balans między życiem a pracą. Ewentualnie może istnieć harmonia między życiem a pracą. Jeżeli ty nie jesteś w stanie poświęcić wszystkiego dla tej pracy, to może to nie jest właściwe miejsce dla ciebie. Więc tak już zupełnie po bandzie pojechał. Ale czy jest jakiś złoty środek? Czy w ogóle istnieje w takim razie ten balans między życiem a pracą? Czy to jednak tak naprawdę jest, że albo będziesz miała poukładane super w biznesie, a średnio w rodzinie, albo super w rodzinie, a średnio w biznesie? No wydaje mi się, że właśnie to trzeba sobie wybrać. Bo jak ja zakładałam firmę, to moje ograniczenie, które sobie przyjęłam, to przyjęłam, że będę pracowała wtedy, kiedy dzieci będą w szkole i w przedszkolu, tak? Będę pracowała powiedzmy między 8 a 15, tam 14:30, coś w tych granicach. No i wiadomo, jak się jakby nie poświęca tego czasu dużo, dużo więcej, no to ta firma nie rośnie. Tak, bo klient akurat nie może mieć czasu o 17 albo o 7 rano. Ja, czasami mi się udawało to poprzestawiać, ale to nie było kluczowe, więc bardzo trudno, więc jakby rosnąć w takiej firmie jest trudno, tak? Ja mam firmę teraz 8 lat i ona, no jakbym poświęciła na nią dziennie 10 godzin, tam 12, dużo, dużo więcej niż poświęcałam, to na pewno byłaby dużo, dużo dalej, tak? Ale założenie było takie, że no ja jestem, w związku z tym, że mój mąż pracuje normalnie na etacie i on no nie jest w stanie już jakby musi te 8 godzin po prostu wyrobić, no to ja jestem tą osobą, która musi zabezpieczyć dzieci. I moja praca, jakby moja firma działa, funkcjonuje, staram się jakby
rozwijać ją, ale nie jest to kosztem, kosztem dzieciaków. Tak? Dalej, ale chyba tak sobie wyobrażam, pracujesz chyba więcej niż te 5-6 godzin dziennie. Ja mi kiedyś mówiłaś, że w ciągu jednego dnia zużywasz dwie baterie na komórkę. Masz dwie komórki, bo potrzebujesz dwóch baterii, tyle rozmawiasz. Myślę, że to chyba byś nie zużyła w ciągu 4 godzin. Nie, to jest, wiesz co, na taką pracę, taką jeżdżenie, spotykanie się, ogarnięcie w biurze z współpracownikami, no to, to tyle poświęcam, no bo dzieci odbieram o 15, więc jakby wiesz, jadę do biura na 9 i odbieram o 15, więc w tym czasie muszę te rzeczy zrobić. Zdarza mi się, czasami jeszcze jakieś, czy maile, czy jakieś takie korespondencje, czy jakieś ustalenia robić jeszcze wieczorem. Ale tu mnie oczywiście dzieciaki pacyfikują, mąż tak samo, więc rzeczywiście, żeby ten czas, który mam na pracę, jest też bardzo intensywny, tak? Wtedy rzeczywiście jest tak, że jak już mam pracować między tą 9 a tą 15, no to muszę po prostu wszystko zrobić, wszystko upchnąć, co ma dotyczyć pracy. No a później no to już jest takie, staram się tego nie robić, ale czasami też odbiorę jakiś telefon po południu czy wieczorem, bo jest jakaś sprawa do załatwienia. Więc jest tak, że ten czas pracy jest ustalony, no ale już po południu też staram się nie mieć spotkań. Mam czasami, ale to też, no, jak jest, zależy jak w plan wyjdzie, tak? Jak dzieci mają jakieś wyjście, czy męża nie ma w domu, no to wtedy mogę coś sobie po południu zaplanować. Jak nie ma takiej możliwości, no to po prostu odmawiam klientowi, mówię, że no niestety nie możemy tylko w tych i w tych godzinach i tyle. Wiadomo, że to jest zależności od klienta, tak? Ja też to się tam staram trochę wyczuć, więc to tak, taki, jakby u mnie to balans jest, jakby musiałam sobie w głowie ułożyć to, że nie, że będę po prostu super ekstra firmą na miarę właśnie Amazona czy Facebooka, tylko po prostu będę robiła to, co mam robić. Robimy to dobrze, staramy się jak najwięcej klientów mieć, z roku na rok mamy więcej klientów, rośniemy, ale po prostu powoli, bo też wszystkie właśnie wszyscy moi współpracownicy to też są albo matki z dziećmi, albo panowie, którzy mają rodziny, więc tak naprawdę to jakby jesteśmy wszyscy na tym samym wózku jedziemy, tak? I wszyscy chcą ten balans zachować, więc... Czyli tak próbując pozbierać wątki, o których mówiłaś, tak? Rozumiem, że jeden z wątków to postawić granicę, tak? Że powiedziałaś, postawiłam granicę, ja odbieram dzieci, jak odbieram dzieci, no to w tym momencie jestem dla dzieci, a nie dla firmy. Czyli postawiłaś jasną granicę między firmą a rodziną i to daje ci równowagę. I też powiedziałaś, no nie chcesz być Amazonem czy Googlami, nie chcesz być jakąś ogromną firmą, bo dzięki temu, że nie masz jakichś chorobliwych ambicji, znaczy może nie są chorobliwe, może Jeff Bezos nie jest chorobliwy, tylko jakby ma ogromne ambicje, prawda? Inne priorytety ma prawdopodobnie, tak? Po prostu w związku inną, z tym, jeżeli ty mówisz, ja nie potrzebuję mieć ogromnej firmy, potrzebuję, żeby ona solidnie działała, nie była ogromna, to też jest jakby druga przesłanka do tego, żeby mieć święty spokój. Masz święty spokój? No tak. Raczej tak czuję. Na początku to do tego też trzeba dojrzeć. Ja jak zakładałam firmę, to moje dzieci miały, jedno miało 3 latka, drugie 1,5, więc tak... No, z tym 1,5-roczniakiem praca w domu była mało profesjonalna i rzeczywiście musiałam się mocno namęczyć wtedy, żeby jakby poukładać sobie w głowie, kiedy robić, co, jak, żeby to wyglądało i profesjonalnie dla klienta i żebym ja się z tym czuła dobrze, z tym, co klientowi daję. Więc no, to na początku było trudne, zajęło mi to chwilę, zanim ja sobie też to wszystko uświadomiłam, tak, zanim moja wspólniczka sobie to się uświadomiła, bo byśmy obie założyłyśmy firmę, jak obie miałyśmy, ja 2 dzieci, ona 1 i no właśnie z dziećmi po prostu żłobkowo-przedszkolnymi robiłyśmy projekty architektoniczne, więc tak naprawdę no to... W pierwszych tych latach no to było trudno, bo jednak więcej tego czasu trzeba było na dzieci poświęcić i tej pracy to było trochę trudno wyrwać takie rzeczywiście też tam 6 godzin czy 5 godzin trudno było wyrwać. Natomiast z czasem, jak dzieciaki rosły, nie było potrzeba, nie, mniej chorowały, to wiadomo, że było coraz więcej. No i teraz jest taki, jakby teraz czuję, że to jest rzeczywiście taki spokój i ja już właśnie po nocach nie siedzę, tak jak właśnie kiedyś na samym początku, jak stwierdziłam, że no tak, firma jest, ale mam to ograniczenie, ale muszę coś zrobić. Muszę jeszcze tam i wieczorem siedzenie przy komputerze, no ale jakby też już
przetrawiłam to, wyrosłam z tego, stwierdziłam, że to już nie jest, nie mogę tego robić kosztem swojego zdrowia, snu, tam nie wiem, ćwiczeń. Ale to znaczy, że ty odmawiasz klientom, tak? Że jak masz za dużo klientów, to ich tak naprawdę wysyłasz, nie wiem, do konkurencji, czy im odmawiasz, no bo skoro mówisz, pracuję tyle godzin podczas dnia, chcę się wyspać, bo też trzeba pożyć, a z racji tego, że ta firma już jest ustabilizowana, masz markę wyrobioną, jest prawdopodobnie, ludzie sobie polecają ciebie, no to się domyślam, że w takim razie jest większy popyt na twoje usługi niż twoja podaż, tak? Wiesz co, to też jest trudne do... To znaczy, mam trochę więcej klientów niż mogłabym obrobić, ale staram się, w związku z tym, że nie mam takiego zespołu, który jest na stałe, wszyscy na etatach, tylko cały zespół jest zespołem projektowym, to mogę tą firmę łatwo balansować, żeby ją rozrastać. Czyli jak mam więcej klientów, dobieram sobie współpracowników, żeby robić te kolejne projekty. A jak mam mniej, to po prostu ich nie zlecam. Czyli, tak? Czyli więcej zleceń nie jest kosztem twojego czasu prywatnego, siedzenia w nocy, tylko po prostu sobie rozciągasz zespół. Tak? Zlecasz kolejnym ludziom, podwykonawcą, a ty koordynujesz cały czas. Ja koordynuję, ja jestem bardziej tą odpowiedzialna za sprzedaż, kontakt z klientem. I wiadomo, jak kontakt z klientem, to też często mogę na telefon, nie muszę, czasami muszę jechać, ale nie zawsze, więc rozciągnięcie, wzięcie na siebie więcej pracy polega bardziej na właśnie sprawniejszym koordynowaniu u mnie, sprawniejszej obsłudze, tak, danego projektu niż, nie wiem, robieniu fizycznie, tak, czegoś. Ja jakby fizyczne wszystkie rzeczy, właśnie rysowania, analizy, tak, to wszystko podlecam, tak naprawdę mogę wziąć więcej. Znaczy, to właśnie też jest kwestia tego, jak sobie ktoś ułoży biznes, tak? Jak siedzi się i samemu mu po prostu, nie wiem, robi jakieś pacynki, tak? Czy laleczki, no to wiadomo, no ileś czasu na to trzeba poświęcić, jak chce zwiększyć sprzedaż, no to albo sam to będzie robił, albo to podzleci, więc no ja jestem w modelu takim, że po prostu podzlecam, tak? Powiększam sobie ten zespół, żebyśmy mogli po prostu zrealizować więcej projektów. Co, bo ja mam sporo znajomych, myślę, że ty masz podobnych znajomych, którzy są mega zabiegani, którzy szczególnie jeśli prowadzą własne firmy, no to często jest tak, że nawet 10, 20 rok w biznesie, ale pracują po kilkanaście godzin na dobę, są wiecznie zabiegani, zdrowie oczywiście im wysiada. Jakbym ich zapytał, to ja siebie zapytałem, czy masz święty spokój, to większość powiedziała święty spokój, nie pamiętam, kiedy miałem święty spokój, tak? Mają dobre firmy, wiedzie im się, tobie się też wiedzie, mnie się też wiedzie, to gdzie jest ten brakujący element? Jakby gdybyśmy tak się spotkali tutaj z moim kolegą czy koleżanką, która jest taką osobą zabieganą, która już nie ma zdrowia, nie ma życia, nie ma snu, nie ma praktycznie życia rodzinnego i mielibyśmy powiedzieć, kurczę, człowieku, wiesz, co jest taki brakujący element? To co twoim zdaniem, tak gdybyśmy próbowali uogólnić wnioski, byśmy podpowiedzieli? Wiesz co, ja myślę, że to właśnie jakby trzeba ten balans znaleźć, ale każdy musi znaleźć dla siebie, bo ja jakby ustaliłam sobie, kiedy mam ten czas z dziećmi, ustaliłam sobie, kiedy pracuje firma. No i miałam też taki okres, kiedy na przykład nie ćwiczyłam, nie, w ogóle nie robiłam nic ze swoim ciałem, żeby trochę żyło później, tak? Właśnie też jakby zatracałam się w pracy, no ale w którymś momencie przyszło otrzeźwienie, no mówię, no tak, no ale dobra, muszę coś robić, no to kiedy mogę to robić? I takie zastanowienie się. Wieczorem, no jakieś ćwiczenia tam, no trudno, wieczorem to dla mnie nie jest ten czas, no parę razy się już zapisywałam, zawsze to paliło na panewce na jakieś aerobiki, fitnessy czy inne takie rzeczy. I tak po prostu usiadłam i mówię, kurczę, kiedy ja mogę ćwiczyć, kiedy ja mogę robić jakieś takie rzeczy dla siebie. No i popatrzyłam na swój kalendarz, wyszło mi, że między 6 a 7, bo między 6 a 7 jest ten czas, kiedy dzieci jeszcze nie wstaną, a ja już mogę wstać, jestem w miarę sprawna, no i okazało się, dobra, no to jak mam takie ograniczenie, że mogę ćwiczyć, tak, właśnie ten jakby fitness, cokolwiek tam, mogę ćwiczyć tylko rano, no to muszę kogoś znaleźć, kto przyjmie mnie o 6 rano, tak? No i się okazało, jak zaczęłam
rozmawiać, to że moja koleżanka ulicę obok prowadzi zajęcia i może dla mnie poprowadzić o 6 rano. I tak tam od 4 lat chodzę na zajęcia o 6 rano na ćwiczenia. I jak mam, jakby każdą strefę mam tak, znaczy starałam się tak ją poukładać, że właśnie dzieci wiedzą jakby kiedy jestem dostępna, tak? Pracownicy wiedzą też, kiedy mogą do mnie dzwonić, kiedy odbieram telefony, jak nie mogę, to SMS-ami, żeby już też nie zakłócać tutaj życia rodzinnego po południu. Jak mam właśnie te strefy zabezpieczone, że tak powiem, moje zdrowie fizyczne, no to jakby to są już takie kluczowe elementy, które zaczęły. No to jest taki właśnie, w tych sferach już osiągnęłam balans, właśnie tą harmonię taką, która była dla mnie rzeczywiście okej. I w którymś momencie jakby wiadomo, że to też jest wszystko to zabieganie, to też jest kwestia tam organizacji kalendarza i brania na siebie bardzo dużo rzeczy. Ale chyba też stawiania granic. Tak, ale też właśnie stawiania granic. Bo ty mówisz, jak tutaj już jestem w domu, ktoś dzwoni, to ja nie odbieram, wysyłam SMS-a. Tak. No ja znam ludzi, którzy wiesz, no siedzą na jakimś sympatycznym spotkaniu towarzyskim i mówią, muszę odebrać. Mhm. Myślę, musisz odebrać, muszę odebrać, nie wiem, jak ktoś bliski będzie w szpitalu, prawda? No i potem słyszę, że chodzi o jakąś tam, wiesz, pogaduszkę biznesową i ja sobie myślę, no nie musisz odebrać, mogłeś odebrać, tak? No. Mogłeś tak jak Iza wysłać SMS-a powiedzieć, czy pilne, albo czy mogę odzwonić jutro, albo czy możemy się zmailować. Bardzo często właśnie tak funkcjonuje, że właśnie nie, na przykład jak jestem na spotkaniu, albo właśnie jak już jestem, mam ten taki czas, powiedzmy, popołudniowy, no to często jest tak, że ludzie też dzwonią, nie wiem, koło piątej, bo myślą, że ja do piątej pracuję, no bo przecież tak dużo biur pracuję, no to ja po prostu tych telefonów nie odbieram, a następnego dnia rano odzwaniam. No i po prostu odzwaniam o dziewiątej, no nic się nie dzieje, no bo przecież wiadomo, że jak o piątej ktoś dzwoni, to nagle ja nie usiądę do komputera, nie będę tam czegoś robiła, bo coś jest mega, mega pilne. Jak coś jest mega, mega pilne, to współpracownicy wiedzą, że trzeba wysłać SMS-a i napisać, że pilne i wtedy, wtedy jest to jakby, no ja wiem, że dobrze, trzeba zareagować, tak, ale tak to na takich po prostu, tak jak obsługujemy klientów jakby też z naszymi, zgodnie z naszym rytmem pracy, tak? Jak mam współpracownicę, która jest w biurze teraz, no to ona będzie od, nie wiem, 7 do 12, a później też w biurze nikogo nie będzie. No to nie będzie spotkań biurowych teraz między 12 a 15, bo ona akurat ma tam dziecko w przedszkolu i musi iść na jakieś przedstawienie, więc... Czy twoja pracownica to jest jedna z twoich podopiecznych z klubu przedsiębiorczych mam? To znaczy, poznałyśmy się, okazało się, że raz się poznałyśmy, potem nie widziałyśmy się, a potem Joanna złożyła tak do mnie CV. Ty zakładałaś ten klub, czy byłaś liderem klubu? Ja cię kojarzę, jak patrzę na Facebooku i tak dalej, tak zawsze pamiętam o Iza, no to jest ta liderka klubu przedsiębiorczych mam. Można nazwać, że to jest liderka. Nie zakładałam sama klubu, bo w ogóle kluby założyła Marta Waszczuk, to właśnie moja wspólniczka fundacyjna. Mamy fundację, która właśnie prowadzi kluby przedsiębiorczych mam i Marta założyła pierwszy klub w 2009 roku, a ja w 2012 z Martą razem założyłyśmy fundację. I po prostu ta fundacja, pod pieczą tej fundacji działają kluby przedsiębiorczych mam. I cały czas to robisz, tak? Wiesz co, już jakby teraz fizycznie mniej, w sensie nie jeżdżę, nie organizuję tych spotkań, natomiast dużo delegowałyśmy też właśnie na dziewczyny, które są właśnie takimi liderkami lokalnymi. A skąd pomysł na te kluby? Dlaczego te kluby powstały? Dlatego, że kobiety potrzebują wsparcia. Ale faceci nie potrzebują wsparcia? Faceci pewnie też, ale może mniej. Znaczy jest tak, że dla dziewczyn urodzenie dziecka jest takim specyficznym czasem, gdzie się dużo im w głowie przestawia, dużo się zmienia, perspektywa patrzenia na swój, nie wiem, etat, biznes, cokolwiek robiły w życiu, bardzo, bardzo się zmienia. I wtedy jest taki czas, kiedy one mówią, okej, mam teraz dziecko, no i muszę coś, no muszę jakoś przeorganizować swoje życie, żeby z dzieckiem niania nie musiała siedzieć 10 godzin, tak? No i po prostu my te kluby organizujemy, żeby pokazać kobietom, że da się to zrobić, że to nie jest tak, że musisz iść na, jechać do pracy, zostawić dziecko na 10 godzin, wrócić i być z nim godzinę i położyć się spać. Tak więc jakby zamysłem tych klubów było to, że jest wspólnie
wsparcie, ale to też wsparcie to nie jesteśmy my, ale wsparcie to są wszystkie inne dziewczyny. Dlatego, że jakby kobieta też jak usłyszy, że okej, tej jest ciężko, tamtej jest ciężko, ta nie może rozwinąć biznesu, bo nie ma wsparcia w mężu, tej dziecko choruje i każda ma te same problemy, no to tak naprawdę jakby ono okej, no one też mają tak, jakoś żyją, tak, tu jedna coś zrobiła, druga coś zrobiła i ze spotkania na spotkanie jakby one się zaczynają uruchamiać, tak. Czyli dobrze rozumiem, po prostu misją klubu jest to, żeby przeciągnąć dziewczyny, które były na etatach, na stronę przedsiębiorczości? Też niekoniecznie, bo czasami dziewczyny sobie tak ustalają etat, że są w stanie opiekować się dzieckiem. Bardziej misją klubu jest to, żeby zbudować balans, żeby matki miały ten balans między życiem rodzinnym a zawodowym. I to życie zawodowe może być etatem, na przykład biorą sobie pół etatu albo 3/4, albo pracują częściowo z domu, nie wiem, 2-3 dni w domu. Można to zorganizować. Można właśnie drugą ścieżką jest pójście w przedsiębiorczość, czyli zakładanie działalności gospodarczej, spółek, czegokolwiek, co dziewczyny chciałyby robić jako swój biznes. No i trzecią drogą jest też zakładanie fundacji, bo też dużo dziewczyn jakby sygnalizowało nam, że chcą robić takie projekty społeczne, tak? No ale przecież na tym się nie zarabia, no to jak to robić, tak? No ale jest taka opcja, że można założyć fundację, robić projekty społeczne i jeszcze na tym zarabiać, bo można robić fundację z działalnością gospodarczą, można po prostu robić fundację i jakby samemu wykonywać te rzeczy, za które uczestnicy mogą płacić, można pozyskiwać dotacje, no różne są sposoby, ale to jest jakby, to są te trzy drogi, które my pokazujemy w Klubie Przedsiębiorczych Mam. A dziewczyny sobie wybierają, tak? Czyli my nie mówimy, że ta jest dobra, czy ta jest dobra, tylko po prostu każdy musi dla siebie wybrać tą, która jest dla niego, dla niej, tak? Dla niej jest najlepsza. Czyli tak jesteś takim mentorem, tak? Który pokazuje dziewczynom, jaką ścieżkę przeszłaś i mówisz, że dziewczyna to jest jedna ze ścieżek, ale ta ścieżka działa, bo jesteś żywym przykładem na to, że ta ścieżka postawienia granicy, że o godzinie 15-16 kończysz pracę, potem pracujesz w domu, jesteś z dziećmi, jesteś z rodziną, jeżeli o 17 ktoś dzwoni, to odpisujesz SMS-em, że porozmawiasz rano i tak dalej i mówisz, dziewczyny, słuchajcie, tak się da robić, pracuję 8 lat, tak? Prowadzisz już firmę, tak? 8 lat prowadzę biznes, finanse się zgadzają, klienci przychodzą. Zresztą tak się zdroworozsądkowo, jeżeli klient chce z tobą pracować czy ze mną i o 17 się nie dodzwoni, no to on nie będzie między 17 a 22 szukał innej osoby po to, żeby znaleźć, tylko on poczeka do następnego dnia. A jeżeli on nie może poczekać, to ja wiem, czy to był ten klient, który koniecznie musiał z nami pracować. No dokładnie, no zdarza się czasami, że oczywiście nie dogadamy się z jakiegoś powodu też, ale to mi się wydaje, że tutaj to trzeba sobie po prostu to uzmysłowić wszystko, tak? Przetrawić i dziewczyny też właśnie i w klubach i właśnie, czy moje współpracownice też trzeba po prostu im uświadomić, jak my funkcjonujemy, tak? Jak nasza firma funkcjonuje. Wiadomo, że jakbym się porównywała, nie wiem, do facetów, którzy w tym samym czasie założyliby firmę, tak samo jak ja, i oni by pracowali w tej firmie, nie wiem, 10 godzin, 12 godzin, to wiadomo, że ta firma jakby założona przez mężczyznę, w której on poświęca po prostu cały swój czas, no to będzie dalej, tak? Ale ja jakby się tym nie przejmuję. No. Znaczy, no firma może będzie dalej, ale ten facet po około 50 będzie do mnie dzwonił i mówi, słuchaj, Bernard, wiesz co, ja tak, to jest twoja funkcja. Jestem w karetce, lekarz powiedział, że jak nie zmienię stylu życia, to długo nie pożyję, od kiedy możemy zacząć pracę, tak? To jest wtedy twój klient. Tak. To jest mój klient. Także ja wiem, czy to jest jaśniejsza ścieżka. No co z tego, że ta firma w którymś momencie jest kilka razy większa, jeśli chodzi o obroty, jak w którymś tam momencie cena, która była zapłacona, czasami jest zbyt wysoka. Tak. Bo ja wiem, czy on na łożu śmierci potem będzie się zastanawiał, czy ta spółka miała 10 razy większe obroty od firmy Izy, czy nie? Tak, dokładnie. No ja do mnie przyszedł teraz pan do pieca i mówię, pan Janusz przychodzi do mnie już chyba 10 lat i ten piec mi tam serwisuje i mówię, panie Januszu, ma pan bardzo dużo zleceń, to czemu pan nie zatrudnia kogoś, nie rozrasta ten film? Wie pani co, mi już to wystarczy. Wystarczy mi to, co mam. Ja nie muszę się rozrastać. Jak będę się musiał rozrastać, to będę musiał tego pilnować, tamtego pilnować. Mi wystarcza tyle, ile mam. I no, dokładnie po prostu na to jakby to jest jakby ten balans, który pan Janusz osiągnął, pracując
raz czy tam dwa razy w roku serwisując mój piec i wyjeżdża sobie na jakieś rajdy samochodów terenowych na Białoruś czy Ukrainę, tak? Więc jakby każdy musi ten, jakby ten osiągnięcie balansu nie jest dla każdego jednakowe. No, mój mąż inaczej, w inny sposób osiąga swój balans życiowy, tak? Balans między pracą a życiem, a tym, co chce robić dodatkowo, tak? Swoimi dodatkowymi zajęciami. Więc w którymś momencie, no jak poukłada się to, te wszystkie klocki, no ja, nie wiem, tam trzy lata temu stwierdziłam, że no tak fajnie by było, bo zawsze chciałam tańczyć, no to fajnie by było tańczyć. Mówię, no jak to teraz taka dziewczyna koło 40, jak ja będę tańczyć? Jeszcze mój mąż nie tańczy, no to no musiałam sobie znaleźć jakąś czy grupę, do której właśnie dołączyłam, tańczę właśnie z dziewczynami, ale też znaleźć na to czas, tak. I no uzgodnić z rodziną, że tak, okej, okay, że możesz to robić i że no my sobie tutaj poradzimy. Więc to też jest tak, że rodzina rozumie tam, nie wiem, pasje, hobby, a jak się to ma, no to tak naprawdę jakby to potem daje też uskrzydla, tak, daje ładuje baterię i... Mówisz, to tak naprawdę kluczem jest to, żeby sobie powiedzieć, czy to już wystarczy, tak jak pan Janusz, tak? Tak. Powiedział, że mi już wystarczy, tak mówiłaś panu Januszu, to mi się taka powieść przypomniała z jakiegoś takiego tomiku do jakichś ćwiczeń uważności, gdzie może to znasz, bo to w różnych miejscach było, że siedzi gdzieś na plaży jakiś rybak i sobie pyka fajeczkę, jest godzina 9 czy tam 10 przed południem, no i przychodzi amerykański turysta z Nowego Jorku i mówi, ale to tak tutaj pan siedzi, pyka pan fajeczkę, co nie było dzisiaj brania? O, było branie, nie. Ale tak nie był pan na rybach? Byłem, o świcie byłem na rybach. Nie, gdzie te ryby? Już sprzedane, nie? Ale jak pan jeszcze raz wypłynął, to by co, już by pan nie złowił? Złowiłbym, nie? I dwa razy i trzy razy też bym złowił, nie? To czemu pan tutaj siedzi i pyka tą fajeczkę? Po co ja mam tam jeszcze wypływać? No proszę pana, no przecież jeżeli pan jeszcze wypłynie, pan zarobi więcej pieniędzy, zatrudni pan tutaj innych ludzi z wioski, kupi pan kutry, no ale potem co? No potem przetwórnię rybną pan zrobi. Potem co? No wejdzie pan na giełdę, będzie pan bardzo bogatym człowiekiem. I co? No i potem będzie pan już mógł siedzieć i nic nie robić. No co ja robię? Tak, dokładnie. Dokładnie o to chodzi, tak. Także, no, mi się wydaje, że tutaj po prostu dla każdego, mówię, dla każdego to jest po prostu inny, coś innego będzie tym balansem, tak? Tym, co wystarczy, tak? Tym, co wystarczy, tak. Jest, no po prostu ktoś, każdy musi sobie sam wewnętrznie odpowiedzieć na to pytanie, co jest tym, co wystarczy, czy coś, co robię, jest wystarczająco dobre, czy to robić dalej, czy nie, czy coś zmienić i po prostu tak to wygląda, bo ja nie widzę takiej sytuacji, żeby każdy, jak postawimy 10 osób, to każda z nich inaczej powie, co jest dla niej balansem między życiem zawodowym a życiem. Ale czy dla osoby, która mówi, że mi niewiele wystarczy, mi wystarczy praca na pół etatu, ja chcę mieć spokojne życie, czy taka osoba ma szansę znaleźć pracę u takiego mojego kolegi czy klienta, który pracuje po kilkanaście godzin na dobę, który mówi jak Jeff Bezos, jak nie jesteś w stanie wszystkiego poświęcić, to chyba to nie ma miejsca dla ciebie. Czy jest jakaś możliwość kompatybilności takiego podejścia do takiego podejścia pracy albo nic? Wiesz co, no wydaje mi się, że tak, no bo no, Jeff Bezos sam nie robi, nie klika tam, tak? No musi tak naprawdę zatrudniać osoby, które będą mu programowały, nie wiem, klikały to wszystko, co tam ma robić ten Amazon. Ale on chyba nie potrafi zrozumieć osoby, która powiedziała, słuchaj Jeff, ale ja to tak 4 godziny dziennie tutaj mogę przychodzić, więcej po co, ja chcę mieć swój klub taneczny, chcę mieć dzieci zaopiekowane, chcę mieć randkę z mężem, chcę pójść sobie na tańce, prawda? To czy taki gość jest w stanie stworzyć taką przestrzeń, czy w ogóle takie osoby o takim podejściu muszą tworzyć sobie własne firmy, własne ekosystemy, własne środowiska, a tamtych trzymać gdzieś na uboczu? Czy jest jakiś w ogóle pomost między tymi środowiskami? Znaczy, mi się wydaje, że jakby wszystkich potrzeba, tak? I potrzeba tych ludzi z wizją i tych, którzy po prostu będą wykonywali tą wizję, tak? Więc prawdopodobnie te, no może rzeczywiście
samym panem Bezosem może by było trudno, tak, ale już z dyrektorem HR-u, którym się podpisuje kontrakt i negocjuje, czy będzie można tyle dni w domu pracować, czy nie, no nie można wszystkiego też strzelać na ostrzu noża, że okej, ja pracuję tylko tyle i koniec, i do 15 i tak, ale no wiadomo, no, są różne, nie wiem, będzie jakiś ważny projekt, wiadomo, możemy się dogadać, że tutaj trzeba przyjść do pracy, że nad tym trzeba popracować. To też jest kwestia właśnie dogadania się, uzgodnienia, tak? Nie myślę, żeby to był jakiś problem, tak? Potrzeba wszystkich, tak? I tych wizjonerów, no bo bez wizjonerów nie byłoby tych wielkich przedsiębiorstw, tak? I wielkich firm, które na jakby istnieją teraz, więc no ale ktoś tą wizję potem musi wykonać, tak, więc, tak. Więc wydaje mi się, że ci no... Pracownicy też no muszą się do mnie, jak nie wiem, Joanna przyszła, moja pracownica, no to też mówi, no słuchaj, ja mogę u ciebie pracować 4 godziny dziennie, no ale pracowała tak właściwie przez cały rok, teraz się okazało, że dzieci tam poszły gdzieś tam do przedszkola, to mówię, dobra, to teraz mamy bardzo dużo projektów, no to teraz przez ten miesiąc popracuj trochę dłużej, możesz? No tak, mogę, wiesz co, ale mój mąż za tydzień mi mówił, ale słuchaj, mój mąż złamał nogę i nie mogę teraz przychodzić, więc będę pracowała z domu, zgadzasz się? Okej, okay, tak, no więc to jest jakby wszystko jest kwestią dogadania się, tak? Jest, bo tak jak opowiadasz, to mi się przypomina nasza historia ze Szwajcarii, bo ja pracowałem w filmie takiego Włocha, wizjonera, takiego włoskiego Bezosa, po prostu już rodzina gdzieś daleko w Toskanii, on latał po świecie, pracował na okrągło, ale firma była w Szwajcarii. A w Szwajcarii to ludzie mają takie dość zdrowe podejście do życia, szczególnie kobiety, które u nas pracowały, bo kobiety w Szwajcarii, mi się wydaje, że mają bardzo zdroworozsądkowe podejście, bo tak, zwykle jest tak, że te dziewczyny zaraz po szkole pracują, potem jeżeli postanawiają urodzić dziecko około 30, to znikają z rynku pracy i tak po 40, około 50 wracają. I to jest tak naturalne, że jak tam szukaliśmy do pracy dziewczyn, no to albo właśnie były dziewczyny 20-paroletnie, albo 50-paroletnie, prawda? I tam nie grał jakiegoś wielkiego halo z tego, że jak, pani ma 50 lat, ale co pani robiła poprzednie 5 lat? No, co ja robiłam, to robiłam, nie? Chce pan ze mną pracować, to mogę pracować, ale na przykład 4 godziny dziennie, tak? A nie. I to się dało, prawda? I on z jednej strony w pierwszym momencie to gdzieś tam wyskakiwał do nas ten nasz właściciel firmy, ale Boże, co to za kraj, jak oni tutaj sobie wyobrażają, jak oni tutaj gospodarkę chcą budować, skoro pracują po 4 godziny dziennie? Ale potem rok po roku zdawał sobie sprawę, że to można, że ta osoba, która pracuje te 4 godziny dziennie, co więc jak ta osoba ma 50 czy 50 parę lat i ma doświadczenie życiowe, to ona wnosi wartość do firmy zupełnie inną niż ta osoba, która ma 30 lat, która poza firmą świata nie widzi, która nie ma dystansu, która nie potrafi konfliktów rozwiązywać dokładnie. I tak dalej. Jedną z pracownic, którą miałam, to była dziewczyna, która miała 52 lata i ona załatwiała dla mnie pozwolenie na budowę. I ona zupełnie jakby komunikacja z nią, ona mówi, inicjatywa, tak, wszystko co jakby wnosiła, no to były naprawdę same plusy, tak? Sama w końcu założyła swoją firmę, więc ode mnie odeszła, ale była naprawdę super, super pracownikiem, mimo tego, że miała 50 plus, tak? Więc w ogóle naprawdę no w Polsce jednak nie mamy takiej mentalności jeszcze, że ludzie po 50, czy tam tak, po 40, 50, tak, to jeszcze żyją i funkcjonują i można z nich coś wyciągnąć. No to się zmienia, bo wiesz, rynek pracy jest coraz bardziej rynkiem pracownika, więc chcąc, nie chcąc, to jakby mówisz sobie, no dobra, to albo nie przyjmę nikogo do pracy, albo będę gdzieś na wschodzie szukał pracownika, albo znajdę osobę 40, 50, 60-letnią, która jest kompetentna, tylko że to jest też wymagające dla pracodawcy, bo taka osoba sobie już nie da w kaszę pluć, to już trzeba uzasadnić decyzję, to już trzeba mieć dobre argumenty, no bo jak masz 20-latka, to powiesz, bo tak ma być, nauczysz się, jesteś młody, nic nie wiesz. Tak. Natomiast jak jesteś pracodawcą pracownika 50-60-letniego, to wymaga to wyjścia z strefy komfortu, ale to jest też zdrowa gimnastyka. Tak, dokładnie. No wiadomo, że inaczej do każdego z pracowników trzeba się dostosować, tak? Mamy i do tych młodszych to też jest inaczej, bo no
trudno, jak jest różnica tam w wieku typu 15 lat, no to rzeczywiście trochę inaczej te osoby myślą. I jak różnica wieku jest w górę, to tak samo, tak? I właśnie samo zarządzanie, kierowanie, tak? Czy samo nawet delegowanie obowiązków też trochę inaczej formułować, tak? Na inne rzeczy zwracać uwagę. Więc tak, rzeczywiście to z tym też masz rację. Słuchają nas osoby, które prowadzą własne firmy, a też takie, które myślą o prowadzeniu firm. I teraz tak, jeżeli nas słuchają dziewczyny, które myślą sobie o prowadzeniu firmy, no to lejesz miód na ich serce i sobie, a kurczę, to można, tak faktycznie, to nie jakieś takie mrzonki są, ale faktycznie, no Iza tak potrafi, to tak można robić. Ale czy ty znasz jakiegoś faceta, który w taki sposób postawił te granice, który gdzieś tam zbudował taką harmonię? No bo ty mówisz, no dziewczyna rodzi dziecko, przestawia jej się system wartości i w którymś momencie zdaje sobie sprawę, że te dwa elementy życia są równie ważne. No facet dziecka nie rodzi. Może jakaś sytuacja, nie wiem, przedzawałowa, udaru, może gdzieś mu tam przywartościuje to życie. Ale czy ty znasz? Masz kolegów, znajomych, jakichś kooperantów, facetów, którzy doszli do takiego poziomu harmonii, jak ty doszłaś? Wiesz co, że chyba nie. Chyba... Są bardziej szaleni faceci od kobiet. No nie znam takiego, który... To znaczy, tak, mam takich znajomych, którzy też są starsi, no to właśnie tacy zagonieni już w ogóle, klapki na oczach i... No pana Janusza znasz, tak? Od pieca. Tak. No tak, a to pan, no, pan Janusz, tak, pan Janusz jest... No, to tak, to pan Janusz, ale to rzeczywiście, on mówi, że koniec i jemu już wystarczy pracy na cały rok, ale tak jakbym miała, czy w takiej mojej działce, to czy z kooperantów moich, nie, to wszyscy moi klienci pracują bardzo dużo. No, mam takiego klienta, który ma 73 lata chyba i po prostu codziennie dojeżdża godzinę do Warszawy i wstaje o 4 rano, czyli o 4 rano jedzie godzinę, bo ma dosyć daleko mieszka i pracuje tam do 14-15 w Warszawie, po czym wraca do siebie i dalej pracuje. Tak. I mimo tego, że już tą firmę dawno powinien już przekazać dzieciom, czy zrobić jakąkolwiek sukcesję, no to nie robi tego, bo po prostu jest wciągnięty, to jakby to jest jego życie, tak? Więc nie znam takich, nie znam takich. Ale myślisz, że to się będzie zmieniać, czy to już tak zostanie, jak tak patrzysz, tak ci się wydaje, jak masz intuicję, że to faktycznie będzie tak, że to pierwsze, na początku dziewczyny jakby weszły w taką harmonię, a potem goście pójdą, czy to już będzie tak, że dziewczyny będą szły twoimi śladami, będą budować harmonię między życiem a pracą, a faceci zostaną w swoim ześwirowanym świecie pracy po kilkanaście godzin pewnie, na dobę. Pewnie też zależy od faceta, tak, ale wydaje mi się, że będą jednak będą próbowali złapać ten balans. Aha. Bo właśnie serce będzie wysiadało, bo nogi będą wysiadać, kolanko, łokieć czy cokolwiek, tak? No to po prostu... Czyli organizm da feedback, żeby wyhamować. Ja mam tak, to też się tego nauczyłam po latach, że po prostu jak bardzo dużo pracuję, to zaraz będę chora. Znaczy za chwilę będę przeziębiona i po prostu będę musiała tydzień leżeć w łóżku. I po prostu zawsze tak jest, że jak mam jakiś trudny projekt do oddania, i jest taki czas, że muszę tam więcej czasu poświęcić, w tym akurat tygodnie, to wiem, że w następnym tygodniu będę chora, będę to odchorowywała i po prostu mi organizm to mówi, no to myślę, że też, no może nie tak samo, ale też inne osoby też mogą tak mieć, że po prostu jak dużo pracują, przeholują w którymś momencie, no to no sorry, już jakby nasze ciało jest wytrzymałe tylko na ileś lat, tak? I no będzie po prostu organizm dawał znać, tak? Trzeba go słuchać, tak? No bo jeżeli w porę wysłuchamy tego organizmu, to jeszcze wyprostujemy sytuację. Tak, dokładnie. Jak zagłuszymy ten głos organizmu, to może być za późno. No tak jak nie wiem, mój mąż na przykład też zaczął ćwiczyć, bo kręgosłup, bo... I zaczął ćwiczyć, no teraz się wciągnął, już wszystko jakby regularnie robi, ale też to mu przyszło pierwsze takie... otrzeźwienie, czy pierwsze takie myśli, że dobra, no to ćwiczenie. No a potem przeszedł jeszcze od roku medytuje i już ma jakby też następny ten balans taki umysłu ma już zaspokojony i naprawdę jakby jest dużo spokojniejszy, tak, dużo lepiej się wszystko układa, no bo właśnie łapie w tych takich, na innych polach równowagę, tak. Czyli tak zbliżając się do brzegu, czy coś jeszcze byś chciała dodać, takiego, nie wiem, jakiegoś tematu nie dotknąłem, nie zobaczyłem, który jest dla ciebie ważny, którym chciałabyś się podzielić?
którą chciałabym się podzielić. Wiesz co, tak jak myślę, to znaczy tak sobie, ja sobie oczywiście, bo jestem w tych kręgach takich grup przedsiębiorczych mam, więc ja myślę, że takim głównym przesłaniem, które jest ważne, myślę, to tak jak ja bym chciała powiedzieć dziewczynom, to, słuchajcie, że to nie jest ważne, czy coś umiesz, nie umiesz, czy masz takie czy inne kompetencje. Jak sobie wybierzesz, że chcesz, nie wiem, robić laleczki i je sprzedawać, to po prostu to zacznij robić, tak? I nie oglądaj się na to, że tutaj, nie wiem, czy mąż nie wspiera, czy ktoś mówi, że są beznadziejne i w ogóle się nie sprzedadzą, tylko po prostu trzeba to próbować, tak? Zrobione jest lepsze niż niewykonane w ogóle, tak? Więc trzeba po prostu od czegoś zacząć. Ja mam takie doświadczenia, że dziewczyny po prostu wstrzymują się do myślą i o biznesie, o w ogóle jakby zmianie swojej, czy przebranżowieniu się, czy zmianie swojej kariery życiowej, myślą długo i zanim po prostu podejmą w ogóle już jakiś wysiłek, czy założenie firmy, czy nie wiem, fundacji, czy jakąś zmianę etatu, to muszą właśnie, a to jakieś egzaminy pozdawać, a to sobie studia powymyślają, a to jakieś właśnie szkolenia, a tak naprawdę to można, no, można zacząć działać od razu, tak? Z tym, co się ma. Mamy takie kompetencje w tej chwili, jakie mamy. Jak brakuje nam jakiejś kompetencji, to albo możemy ją jakimś szkoleniem podnieść, jak nie możemy, bo jest to za skomplikowane, to można wynająć osoby, albo nie wiem, tak jak ja potrzebowałam wspólniczki architektki, to mam te kompetencje architekta w firmie. Więc to jakby za każdym razem można uzupełnić i najważniejsze jest, żeby pamiętać o tym, żeby zaczynać od razu, tak? Testować te drogi. Może nie ta droga będzie, może inna, ale to od razu, żeby to robić. A po prostu mam takie wrażenie przez tyle lat, co prowadzimy te kluby przedsiębiorczych, mam, że dziewczyny się wstrzymują, potrzebują takiego no, wsparcia, pogłaskania, dopieszczenia, ale jeszcze same sobie dokładają, że właśnie o, tego nie można zrobić, bo to na pewno bardzo dużo pieniędzy kosztuje. A tak naprawdę wszystko da się zrobić też albo... Czyli żeby szybko przekuć marzenie na działanie, tak, rozpoznać ogniem, czyli zobaczyć, czy rynek, czy na rynku będzie branie na to, co masz do zrobienia. Ewentualnie wtedy, jak jest branie, to podwyższyć kompetencje, rozbudować zespół. Jak nie ma brania, to coś innego spróbować, budować sobie w głowie barier. Tak, dokładnie, bo no po prostu ja jak rozmawiam z kobietami, no to zwykle tak jest, no słuchaj, przecież ja nie mogę tego zrobić, tego nie ma jeszcze na rynku. Miałam taką dziewczynę, która prowadziliśmy mentoring do takiej firmy portugalskiej w Polsce i na mentoringu było 5 dziewczyn i ona mówi, wiecie, ja mam taki pomysł na biznes, ale tego nie ma w ogóle na rynku. I mówi, jak ja mam coś zrobić, czego nie ma na rynku? No i, ale tam nie było żadnego, jakby nic trudnego. Miała super fajny pomysł na biznes, to były tam kaszki takie dla dzieci. I te kaszki, ona jest dietetykiem i jej wspólniczka lekarzem. I one chciały kaszki dla dzieci robić. No super fajny pomysł. Wstrzymywała się z tym chyba 2 lata, zanim w ogóle, jak powiedziała ten pomysł na głos, to wszyscy powiedzieli, no wow, super pomysł. I dopiero jak zaczęła to przekuwać, no to teraz bardzo fajnie, to jest firma Helpa i bardzo fajnie ta firma funkcjonuje, a tak naprawdę ograniczenia po prostu tylko miała w głowie, no jejku, jak ona zrobi firmę, której nie ma jeszcze na rynku, która robi kaszki, których nie ma na rynku, tak? Więc rzeczywiście, no dopiero jak pokonała te ograniczenia w głowie, to dopiero ta firma ruszyła i teraz... Czyli twoją złość wywołuje to, jak widzisz osobę, która ma marzenia, ma sprawne ręce, sprawną głowę, a siedzi sobie w głowie bariery. Tak, dokładnie. Więc no, mamy dużo przykładów właśnie też z tych klubów przedsiębiorczych mam też, gdzie raczej takich też pozytywnych właśnie, który, no nie wiem, matka 4 dzieci stwierdziła, że nie ma na rynku kocyka, który nie spada jej z wózka, tak? Który otula dziecko, ale nie spada jej z wózka i nie ma takiego okrycia dobrego, żeby jeszcze poprzypinać to dziecko tymi pasami. No i wymyśliła kocyk. No i ten kocyk z specjalnymi tamtymi, to się nazywa chyba cover over, taki kocyk. I po prostu, kto to testował? No ona nie miała tych ograniczeń, właśnie dała do testowania właśnie mamom, takim na klubie przedsiębiorczych mam. Dziewczyny dawały jej recenzje i wszystko fajnie jakby szło, rozwija ten swój produkt i teraz też sprzedaje się i bardzo dobry pomysł, tak? Więc dlatego jakby
trzeba, jak się ma pomysł, ma jakieś marzenie, cel, to po prostu od razu przychodzić do realizacji, a nie myśleć sobie o jejku, przecież jak ja zbuduję firmę, która będzie, no, czy jak ta firma będzie wyglądała za 10 lat, no, możemy mieć marzenie, jak ona będzie wyglądała, ale no mamy, jesteśmy tu i teraz, no i wykorzystujemy to co mamy. Kiedy przeczytałam, nie wiem, czy przeczytałam, czy usłyszałam gdzieś takie stwierdzenie, że jak właśnie budowa firmy, czy w ogóle nasze jakiś cel, do którego dążymy, to jest tak jak jechanie drogą, ale w nocy, gdzie samochód oświetla tylko swoimi światłami, oświetla tylko kawałek tej drogi. My nie wiemy mniej więcej, gdzie my chcemy dojechać. Wiemy, znamy nasz cel, ten tam, nie wiem, jedziemy do Bełchatowa, do moich rodziców, ale tą drogę, którą pokonujemy, to tylko widzimy jej tylko ten kawałeczek w nocy. I ten, no i widzimy kawałeczek, przesuwamy się samochodem, znowu widzimy kawałeczek i znowu kawałeczek, więc te, jakby, to jest chyba dobra metafora tego, żeby właśnie i dziewczyny, i faceci jakby zaczynali te swoje biznesy po kawałku. Tak, jak się nie ruszysz z miejsca, to tylko będziesz widziała dalej ten kawałeczek, gdzie stoisz. Ruszyć się, żeby oświetlać coraz większy kawałeczek. Dokładnie, no i potem koniec końców dojeżdżasz tak do tego celu. No, on oczywiście, wiadomo, że się może zmienić, ale ja, jakby ta metafora też jest bardzo otwierająca, no bo jednak można sobie wtedy to uświadomić, tak, że no mamy tyle, ile mamy, widzimy tyle, ile widzimy, no nie widzimy więcej, tak, nie da się już więcej zobaczyć, bo jest właśnie, mamy to ograniczenie ciemności, no i koniec, no trzeba coś z tym zrobić, tak, jak nie zdopingujemy się, nie ruszymy z miejsca, no to będziemy stać, tak? Jasne. Czyli tak zbierając wątki naszej rozmowy, czyli gdy mówiliśmy o tym, czy istnieje balans między życiem a pracą, to ty mówisz, no istnieje, jak sobie jasno postawiłam granicę, postawiłaś sobie granicę, ale też sobie powiedziałaś, ile ci wystarczy, prawda? Że no postawiłaś granicę, powiedziałaś, że ta firma nie musi być Amazonem czy Googlami, to musi być moja firma, taka jaką chcę, ale na taką miarę, jaką sobie postawiłam, żeby mieć też życie. No i też takim wątkiem, który przed chwilą poruszyłaś, to działać, tak? Czyli jeżeli mamy marzenie, jeżeli widzimy, że jest zapotrzebowanie, albo mamy nadzieję, że jest rynek na to, to puścić na rynek. Jakiś prototyp, pierwsze rozwiązanie, a potem się martwić o to, czy mamy kompetencje, czy mamy zespół, czy mamy to, czy owo, bo to zawsze dobudujemy, jeżeli się okaże, że jest trakcja, że firma rośnie. A jak się okazało, że to był false start, no to też bez żadnych zobowiązań, bez tych pieniędzy związanych w certyfikaty, w jakieś technologie i tak dalej, zaczynamy nowy biznes i próbujemy drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty raz. Tam jedna firma na 10 tak naprawdę zostaje na dłuższą metę, ale zostają te same osoby, bo to ktoś mówi, większość firm pada. No firm może większość pada, ale przedsiębiorcy większość zostaje. Bo są ci ludzie, którzy próbują. Bo oni próbują pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty raz i potem działają, więc każdemu firma w końcu wyjdzie, tylko żeby to trwale próbować. No to dokładnie, ale to też jak w jednym z tych wcześniejszych podcastów, nie pamiętam, czy to Olek chyba powiedział, że no masz produkt, no to weź znajdź klienta, tak? Najpierw znajdź klienta, nie produkuj tego jeszcze, poczekaj chwileczkę. Znajdź sobie klienta i tyle. No i ja pamiętam, że na pierwszych spotkaniach klubu przedsiębiorczego mam, no to dziewczyny zaczynają od tworzenia firmy, od strony internetowej, od wizytówek, od no i po prostu power, całe, po prostu cała ich energia idzie w to, a potem czekają, ojejku, no gdzie ten klient? No przecież on się sam nie znajdzie, tak? No, znowu trzeba ileś czasu włożyć, ale lepiej jest jakby włożyć ten czas od razu, żeby szukać klienta, a potem dopracujemy, no to resztę rzeczy wiadomo, że i tak będzie to potrzebne, ale można to później dopracować. Jak się ma klienta, no to już wiadomo, że będą pieniądze. Jak będą pieniądze, no to się będzie biznes kręcił. Właśnie, jest pomysł. Jest pomysł taki, na który się znajdzie klient, to już się będzie biznes kręcił. Tak, jasne. Tak. Super. Dzięki.